Siemano, witam wszystkich. Przyszły upały. Także wchodzę z robotą do domu i biorę się za wymianę grzejników. Do tej pory większość grzejników u mnie to były takie panele pojedyncze, to jest 190x60 i będą wymienione na podwójne panelowe grzejniki. Także mam w salonie, mam kuchnię, salon taki tutaj mam, także tu mam jeden taki grzejnik. W sypialni będzie drugi i trzeci. I na korytarzu czwarty. Tutaj też będzie, ten będzie wymieniony właśnie na grzejnik podwójny panelowy o długości metra, także on 10 ton będzie dostawał. Ten grzejnik pójdzie na zewnątrz, na tutaj, tu mam taki ganek. Także ten grzejnik pójdzie na ganek zamiast tego, a ten zdemontuję, wykręcę i połączę razem z tym. Tu mam takie króciutkie, także tego przedłużę, to jest klatka schodowa. Także wszystko się wykorzysta. I o, jeszcze wam pokażę, na co to będzie wymienione. Wymiana będzie na takie. To są 160x60. I tu jest ten pojedynczy 100x60. To mi się udało też okazyjnie kupić w tamtym roku. Szukałem, szukałem. I okazyjnie udało mi się kupić grzejniki z firmy Purmo. Tylko tutaj jest troszkę niezłapie, ale nieważne. Dobra, mamy Purmo grzejniki. No praktycznie nic nie widziały. Cały kompletnie ze wszystkimi odpowietrznikami, z zaworami, ze wszystko. Ja pamiętam, że ja wtedy dałem za nie 700 zł, za to wszystko dałem. Wtedy jeden taki grzejnik kosztował około 1000 nowy. Także no, plus jeszcze wszystkie zawory spustowe, zasilające. To był strzał w dziesiątkę. Tylko trzeba było dokupić wieszaki, bo gościu nie miał wieszaków, bo to był w warsztacie. Także wieszaków dokupiłem, bo na te długie trzeba po 3, na ten krótki trzeba po 2. Jeden wieszak mi zostanie w zapasie. No i co? Trzeba się brać do roboty. No, woda jak z instalacji spuszczałem, to leciała czysta. Tylko że tu wiecie, jak to jest. W takiej instalacji woda nie krąży, nie wiadomo jak szybko. I każdy grzejnik robił jako syfon. I takie się w nim po czasie zbiera taki syf, a ja nie mam starej instalacji, bo tu co roku jest jakaś kombinacja, wiecznie tą wodę spuszczam z grzejników, dopuszczam. Tylko tak naprawdę to co wpływa zostaje na dole, a górą już wypływa czysta. Także pasowałoby jeszcze pościągać wszystkie grzejniki te co mam. No to jak będę wymieniał, to i tak wszystkie pójdą na zewnętrzny szlauf i będzie płukanie. No i zobaczymy, ile jeszcze z niego syfu wyleci. Także odpalam, chyba że węża wydrze. Wodę na fulla. A nie leci nawet w miarę. Idzie. Gnojuwa leci. Kogo trzymam. Leci syfu co nie miara. No tak to wygląda, jak się ma kopciucha w instalacji. Niestety. O, o. Sporo tego, powiem wam. Widzę, trzeba je wszystkie wziąć i przepłukać. Ja tak naprawdę tak mówię, no dołem, znaczy przepraszam, dołem wpływa, nie, to górą wpływa, nie dołem, co ja gadam, górą wpływa, ale to jest właśnie taki mały przepływ tej wody na wszystkich grzejnikach, że właśnie, a jeszcze tam coś się zbiera, jakiś węża zapowietrzonego. Jak się robi powietrze, to jeszcze wyrzuca. Dobra, sobie pokombinuję i wypuczemy go na dobry. Także wymiar mam już ustalony. Grzejnik trzeba wziąć, acetonem wymyć, bo one w warsztacie były wcześniej. I odkurzyłem mój laser. Mam go chyba z 2 lata, jeszcze baterii nie ładowałem, bo miałem robić poddasze. Także na razie wszystko z poddaszem stanęło w miejscu, to trzeba trochę profesjonalnie podejść do tematu. Także górną granicę haczków będę już miał wyznaczoną. Pion już do jednego też wyznaczony. I tutaj się kieruję tym dolnym, bo widzicie jak tu jest kogiel mogiel. No niestety, jaki majster, taki kogiel mogiel. I tutaj do tego się kieruję, bo ten będzie mi gorzej by mi było coś z nim zrobić. A
Tego trzeba będzie podnieść, bo tutaj jest szerszy rozstaw jak na grzejniku aluminiowym. Także ściągam grzejnik, już wiem co gdzie jak. No i co? Działamy. Grzejnik wisi. Tylko tak. Jedna sprawa jest taka, że on był na inne mocowanie, jakieś takie haki z tyłu. Teraz ja mam takie mocowania i nie wiem właśnie co z tym zrobić. Czy to zostawić na tej kratce, tylko później tutaj mi się jeszcze przesuw nie będzie za bardzo zgadzał. Czy zapiąć właśnie od dołu, a tą kratkę, nie wiem, wyciąć tu kawałek albo coś, bo wtedy ta kratka nie pasuje tak naprawdę. Trzeba będzie coś tutaj wymyślić, albo powiedzcie co z tym zrobić w komentarzu, może ktoś bardziej doświadczony ode mnie. Ja pierwszy raz takie grzejniki montuję tak naprawdę. No i dobra, zanim to film opublikuję, to jeszcze tutaj będzie roboty, bo muszę go wyczyścić, pomalować w ogóle. I no, wysokości by był, trochę mi tam uciekło, ale ja spuściłem na sandów na śruby, ale tutaj nie wyszło, także i tak trzeba dać się zalutowanie. Także wolę mieć go, że tak powiem, na śrubach tych mocujących na sam dół puszczonego, żeby już nigdy mi nigdzie nie zjechał. I tutaj trzeba będzie to rozlutować, od nowa polutować. No jak widzicie, góra tak samo. Także dopasuje się, polutuje tak jak trzeba i będzie. Plan uległ zmianie. Musiałem ściągać, wiercić otwory 4 cm niżej, dlatego że łatwiej mi będzie przerobić dół. Bo wystarczy, że się tutaj wylutuje, wyczyszczę sobie rurkę, tam dopasuję, a tu bym miał problem, bo jakbym wylutował tą rurkę, musiałbym ją podnosić do góry, to wtedy wszystko bym musiał rozlutować. Tak naprawdę by mi coś tam naleciało do środka. No ja sobie nie szukam tak naprawdę roboty jeszcze dodatkowej, czyli puściłem go trochę niżej. Do dołu jest w porządku, na hakach wisi, a tutaj będzie o wiele prościej to ogarnąć. Kolanka mam, wszystko mam, także praktycznie tylko kolanko, kolanko i się dopasuje, lutnie się i prawie bez roboty. Także wiobo noc. A przy okazji jeszcze grzejnik dałem w poziomie, nie robiłem tamtej strony wyżej. Stwierdziłem, że i tak pompa biegowa pcha w tą stronę, to całe powietrze wyjdzie, a u mnie z tyłu i tak będzie odpowietrznik automatyczny jak w każdym grzejniku, także nie ma potrzeby robić jakiś tutaj do góry na dół, jak w grawitacji. Dobra, dwie siódemki wystarczyło, ale tutaj zawór jest dosłownie pod kątem, bo już w tamtą stronę grzejnika nie mam jak dopchać, a instalacji znowu stąd, w tą nie wygnę, także pod kątem go dokręciłem. To jest główka gumowa, nie powinno cieknąć, bo czasami normalnie takie przeróbki to nie dobijają. No i co? Jedziemy z koksem. Nie ma na co czekać. Dajemy rurkę i jedziemy. Normalnie po cenę jeszcze musiałem jechać, bo mi się skończyła. Myślę, że znowu wydam miliony monet. Ale na szczęście w naszym sklepiku cenę sprzedają na, nie na metry, tylko na wagę. To jest jakoś, to, że tak powiem, przeboleje o taki pliczek za 6 zł. To się nic nie dzieje, czekamy aż tutaj się zrobi taki ładnie przetopi, się zaczyna robić. Ona ma, sama ma wpić cynę, nie palnikiem grzane, tylko właśnie jak zabierasz palnik, to ona ma wtedy wpijać cynę. Tutaj powinno od razu wpijać, bo grzejemy na bieżąco. O, właśnie, skleroza nie boli. Miałem szmatkę na zawór położyć. Właśnie, żeby troszeczkę temperaturę odbierało. Nie przegrzało zaworu, ale dobra. No i za mało. Skleroza nie boli, no być. Jeszcze trochę. Daj go dziada. O, wypło ładnie, super. Cyna wpiła. Dobra, tutaj raczej. Pakułów nie dałem, to nic się nie będzie działo. Dopiero teraz sobie pakuły dam, żeby mnie przepaliło. No i słuchajcie. Oj, nie, już. Jeden by był.
że tak powiem. Góra mi pasuje elegancko. Dół też, jak trochę ostygnie, rozkręcę na winę, na pokuły. Biorę grzejnik na warsztat. Trzeba trochę przejechać tym papierem ściernym. I później co? Pomalować farbę, kupię do grzejnika. Może mam nawet jakąś białą farbę, bo to będą niskotemperaturowe teraz. To się nie powinno nic dziać. I dajcie mi znać, co z tym zrobić tutaj, tym właśnie haczkiem. Czy go zostawić tu i kratkę wyciąć do niego? Czy na kratkę go jakoś tu założyć, coś kombinować? Bo ja te osłonki wszystkie boczne mam, te górne kratki, to wszystko jest. Tylko tutaj akurat nie dawałem. Sobie też odpowietrznik założę. Tu jestem zwykły, nie? Adam. Kolanko, pyk, pyk. Siódemkę, tak? Siódemkę damy, odpowietrznik mam, założę. Układ otwarty to zawsze się jakieś tam powietrze wkręci, także pierwszy jest, reszta tak samo, tylko tam będę miał więcej roboty, bo te mają 190, a tamte mają 160, także będą krótsze grzejniki i trzeba będzie całe wyjście przerobić, to wszystko poprzenosić tutaj. No i tą osłonę też trzeba będzie, bo mojej żonie się nie podoba, także cały ten ekran idzie do likwidacji, także zdarcie, szpachlowanie, wieszanie i coś z tego będzie.